Piotr Gajek, witam w Filmożarciu. Dziś czas na dokument, a mówimy o portrecie człowieka, który w 1980 roku stał się ikoną sukcesu sportowego. Władysław Kozakiewicz, o którym powiemy sobie troszeczkę więcej pod kątem filmu, który w tym tygodniu będzie miał swoją premierę, w najbliższy piątek, na pewno zasługuje na uwagę, a dokument jest na tyle wszechstronnym ujęciem tematu, że nie sposób przejść obojętnie wobec takiego portretu zarówno wybitnego sportowca, jak i też społeczeństwa minionej epoki. No i jak to przekłada się na stan dzisiejszy? Dla mnie były zwycięstwa najważniejsze. Finałowy konkurs skoku o tyczce wkracza w decydującą fazę. Rosjanie robili wszystko, żeby oni zdobywali medale. To mu na pewno przeszkadza. Władysław Kozakiewicz zapisał swoje miejsce w historii sportu i społeczeństwa bez dwóch zdań. Jednak reżyser Ksawery Szczepanik sięga dalej w tym filmowym portrecie i buduje ciekawy, wciągający obraz minionej rzeczywistości. Po złoto to po części oddanie należnego miejsca dla Kozakiewicza, a z drugiej trud odnalezienia się w rzeczywistości, która na poziomie propagandy nie akceptowała gestu wykonanego w kierunku władz rosyjskich i gwiżdżących kibiców. Ta droga ukazana w filmowej wersji pokazuje ponadczasową walkę z przeciwnościami losu, zachodzące przemiany. Reżyser umiejętnie operuje obrazem, oddając klimat, wyciąga ciekawe ujęcia rejestrowane przed dekadami, by uzupełniały słowa rozmówców. Na potrzeby realizacji udało się pozyskać materiały z archiwum Polski, Rosji oraz Niemiec. Szczęśliwie ocalały tu także te dotyczące treningów Kozakiewicza. Dokumenty tego typu mogą być dla wielu ważnym zapisem i zbiorem poniekąd podsumowania życia sportowego. Jednak głębszy sens tego, co zobaczymy, jest ukryte gdzieś między słowami. Gorzka lekcja, momenty triumfu i powtórki z historii, która coraz częściej zatacza nieubłagane koło. Dla mnie były zwycięstwa najważniejsze. Finałowy konkurs skoku o tyczce wkracza w decydującą fazę. Rosjanie robili wszystko, żeby oni zdobywali medale. To mu na pewno przeszkadza. 50 tysięcy Rusków gwizdże na mnie, na Kozakiewicza, na Polaka. Powiedziałem, sukin synom pokażę. No i pokazałem im tego wała, pocałujcie mnie w dupę. To był pierwszy człowiek, który odważył się całej potędze sowieckiej, to na jej własnym terenie, pokazać tego wała. Ten gest Kozakiewicza miał symboliczne znaczenie, że mamy dość Związku Radzieckiego. Ludzie zaczepiali mnie na ulicy, obojętnie gdzie ja byłem. Jest pan niesamowity i tam ten jest pan naszym bohaterem. Piękna sprawa. Posypały się propozycje startu na mityngach na całym świecie. Dostał chyba 5 tysięcy dolarów, no i był bogaczem tutaj w rodzinie. Ludzie rzężolili jakimiś samochodzikami, a oni jeździli samochodami naprawdę. Cała Polska wielbiła wtedy Kozakiewicza. Takie życie było troszeczkę prześwietne, no nie troszeczkę, tylko prześwietne. Panie Władysławie, 5:40, dwie próby, pozostała jedna próba. No, nie chciałbym się tłumaczyć, no nie jestem w najlepszej formie, to prawda. Najlepszym się jest tylko przez chwilę. Za chwilę jest ktoś inny najlepszy. Troszeczkę byłeś na gorszym poziomie, nie istniałeś, nie? Byłeś niszczony. Władysław Kozakiewicz został zawieszony w prawach członka i reprezentanta. Zostałem o dyskwalifikację. Do zobaczenia w kinie.